Jest, 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 jest! 73. Jest, może być. Kolejna pizzka za Dymiara. Cześć, tu Kurpian. Kurpian, jak chciał... ty gadasz? Weź z życiem się odezwij do tych ludzi, a nie jak pipa się zachowujesz, no! Siemaneczko, fleciki, z tej strony Kurpian. Mam dla was długo wyczekiwany materiał, a mianowicie opening z otwarcia skrzynek. Tak jest, nie ukrywam, że sam nie mogłem się doczekać tego momentu, wy zapewne też, także chciałbym jeszcze tylko was poinformować, że po osiągnięciu 400 subskrypcji na moim kanale będzie możliwość wygrania koszulki z moim logiem lub PSC o wartości 20 zł. I tak naprawdę to wy będziecie ustalać, co będziecie chcieli wygrać. Wszelkie info na Discordzie, zapraszam również was na moje social media, Instagram, grupa facebookowa i tak dalej, linki znajdziecie w opisie. Pamiętajcie również o tym, żeby zasubskrybować mój kanał i zostawić łapeczkę w górę. Także zaczynamy. Dobrze, kochani, znajdujemy się w panelu głównym mojego konta. Mam obecnie 6268 pucharków. Nasz klub ma obecnie 640 074, także pniemy się w górę, jest siła. Mam 19 zadymiarzy z 32, także mam nadzieję, że dropnie jakaś postać, chociażby jedna legendarna, stawiam na jedną legendarną. Chociażby Crow albo Leon. Albo jeszcze ewentualnie... o, Pszczółka Maja z tych nowych postaci. Ewentualnie jeszcze Max by mógł też dropnąć. No dobra, zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Dobra, tutaj nie mamy nic. Jeden bilecik, dobra. Kolejna skrzyneczka, 17, Bobul, 2. Dobra, dalej. 50, punkt mocy do Jesse Barleya, dalej. Nic nie mamy na razie. 20, bo Dym Dynamite. O, ciekawe jak to będzie wróżyć. No na razie tylko same takie... standardowe rzeczy mamy. No, no nieciekawie, nieciekawie wam powiem. O, 3 klejnoty na pewno się przydadzą. 18, Nita, Barley. Na pewno się monety przydadzą, bo nie mam już za co ulepszać postaci. Jeden bilecik, bo miałem dosłownie jeden złoty. Dobra, dalej. Aj, nie to kliknąłem co trzeba. 30 do Tika, do Bula. Dobra, dalej, jedziemy, nie śpimy. 16, Jesse, El Primo i jeden bilecik. No na pewno się przydadzą, na pewno. 16, Daryl, bo... dalej. Kolejna skrzyneczka. Tak sobie właśnie teraz wyliczyłem, że do 65 musimy otworzyć tych skrzyneczek małych. 10 dużych. O, 5 klejnocików, spoko. I jedną mega skrzynkę jeszcze przecież mamy, nie? No. Mam nadzieję, Vera, że przyniesiesz mi szczęście dzisiaj przy tym pierwszym openingu. Liczę na ciebie. Trzy zielone, spoko. Muszę właśnie sobie nick zmienić, to akurat tam 60 chyba bodajże było, żeby sobie móc zmienić.
Dobra, kolejny. Jedziemy. Kolejne trzy, super. Możecie mi w sumie napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać i jaką chcielibyście dropnąć. Chętnie poznam wasze ulubione postacie. Co mamy? 24, kolcik, Daryl, kolejny bilet. Dobra, dalej, 50. No na razie nic nam nie dropnęło takiego szczególnego. Nawet podwajaczy nie mamy. Kolejny bilet. No zawsze będzie na ulepszenie postaci, co nie? Dobra. No tak, no nic nie dropi, no. Mam nadzieję, tak strzelam, że chociaż jedna lub dwie postacie mi dropną, nie? Tak jak przy tym openingu. Oj, nie, to kliknąłem co trzeba. Chociaż przy jednym openingu, żeby chociaż jedna postać mi dropnęła, nie? To będzie super, nie? Chociaż niektórym, to mówię, nawet przy 200-300 skrzynkach nic nie dropi, nie? Zobaczymy, jak będzie w naszym przypadku. Dobra, może zobaczymy. Zobaczymy. O, przy okazji sklep sobie przejrzymy. Zobaczymy, jak procentowo to u nas wygląda. Z tymi zadymiarzami. Punkty mocy na pewno będą dropić. Rzadki ani bardzo rzadki zadymiarz. Nie mamy w ogóle szans. Epicki zadymiarz, no jest jakaś szansa. Mityczny zadymiarz. No to mamy bardziej szanse na mitycznego zadymiarza niż na legendarnego. No szanse są naprawdę znikome, nie? No ale będziemy próbować, będziemy działać, nie? Dobra, no to jedziemy dalej. I mam taką prośbę do was, bo ja ogólnie pierwszy raz prowadzę coś takiego, to jest mój w ogóle pierwszy odcinek z tym związany. Chciałbym, żebyście po obejrzeniu filmiku napisali w komentarzu, co wam się podobało po tym, na co zwracać szczególną uwagę, co powinienem robić na openingach takich, czego nie robić. Także wziąłbym to pod uwagę i uczyłbym się na własnych błędach, nie? Byłbym wam ogromnie wdzięczny. O, jest podwajacz żetonów. O, super. O, to się przyda na pewno. Do 65, dobra. Jedziemy. Jest! Mamy epicką postać w końcu! Jest, super, elegancko, to mi się podoba, liczyłem na to w głębi serca, że coś jednak ciekawego dropnie. No i mamy nową postać, proszę państwa. Bea zadymiarze. Bea uwielbia owady i przytulasy, jej mechaniczne drony atakują na dużą odległość, a do super ataku służy jej gęsty rój rozwścieczonych pszczół. Piknie. Dobra. No to co? Lecimy dalej. Potem sobie pogramy tą postacią. Przejrzymy sobie ją. Ale elegancko, podoba mi się. No to mi się... Tego to się nie spodziewałem, nie? Że taka od razu postać dropnie, nie? I to najnowsza. Jak jeszcze by Max wleciał, to bym był spełniony. Albo chociaż
z legendarnych Crow, Leon, albo jeszcze mógłby z mitycznych dropnąć, nie? Morty. O, Morty też jest spoko, mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. No ile mamy już za sobą? No już trochę jest. Coś mamy dodatkowo. O, bilecik na bonus. Dobra, super. Dobra, lecimy. 30 monet, Penny, Rico. Dalej. Bilecik. 30, Nita, Colt, dalej. Dropaj coś. O, dobi, na pewno się przyda. O, znowu dobi. Ja no, nie mówię, pszczółka Maja. Lubi urządlać, przepraszam, swoich przeciwników. 70. O, dobrze, ładnie, dużo. I dobiłem kolejny. Dobra, 154 było. 154. To ile już dropnęliśmy? 7. Oj, nie to kliknąłem. Bonusu 74, tak? 74, 50, 154 to jest ile? 154, 74 to jest... No już trochę żeśmy dropnęli, nie? Już końcówka prawie. Jezu, co ja robię? Nie to klikam, co trzeba. Do 65. 73. Jest! Może być! Kolejna pizzka za Dymiara. Elegancko, może być. Fajnie, podoba mi się. Dwie postacie już mi dropnęły. Z tego pierwszego openingu. A tą postacią jest Piper. Zadymiarz, 4 na 5 jeszcze jedna i będzie już będą wszystkie z epickich. Snajperskie strzały Piper zadają... Snajperskie strzały Piper zadają tym więcej obrażeń, im dalej lecą. O, tego to nie wiedziałem akurat. Podczas super ataku Piper rzuca sobie pod nogi granaty, a następnie odskakuje na bezpieczną odległość. No, grając właśnie z tymi zadymiarzami na solo lub na innych trybach gier, to przyznam wam szczerze, że ona potrafi bardzo dużo obrażeń zadać, nie? No, to jest spoko, nie? Dobra. Powoli się skrzyneczki małe kończą, jeszcze 5 skrzyneczek zostało. Ja tutaj mam taką ściągawkę, żeby wiedzieć, ile dropnąć, żeby nie było za dużo. Jest, super moc do Piper. I to jest chyba ostatnia, tak? Nie, to jest ostatnia. Teraz to będzie ostatnia, dobra. Ostatnia skrzyneczka. No i kolejny bonusik. Dobrze, teraz otwieramy 10 dużych. Czyli stąd weźmiemy 9, a 10 weźmiemy z tego. A 10 weźmiemy z karnetu. Dobra, mamy to.
plus 10, dużo. O, 4 bilety, no trochę się nazbierało. Zobaczcie, już mamy 39, ponad 2000 już złotych monet. O, dobrze. 8 klejnocików, super. Najwięcej mi dropnęło 11 z małej skrzyneczki. To mi, powiem wam, że to jest pierwszy i udany opening, jaki mam, nie? Teraz. Super, podoba mi się. 14. Dobra, może być. Wszystko do siebie przytulę. Dużo bardzo tych biletów na wydarzenie wpada, nie? Jak otwieracie skrzynki, to też tak wam dużo wpada? Napiszcie w komentarzu. Dobra. I tu będzie ta... dziesiąta. Wiecie co? Właśnie się zakręciłem, nie? Bo nie otworzyłem stąd. Nie otworzyłem stąd skrzynki. O, jedną za dużo otworzyłem. Dobra, trudno. Najwyżej będzie 101. Otworzymy sobie mega skrzynkę przy okazji. Dobra, bierzemy. 237, Rosa, Nita. Punkty mocy do Bi, spoko. Shelly też. Do Piper, bonusy mamy. 6 biletów na wydarzenie. Plus podwajacz żetonów aż 200 razy. Spoko, może być, mi się podoba. No to tak gratisowo, przez moje niedopatrzenie. Odblokowujemy teraz 8-bitowca z karnetu. To już w sumie 3 postacie wpadły do ekwipunku. Dobra, zobaczymy, czy nasza pszczółka Maja potrafi tak latać. Jak w prawdziwej bajce. Kiedyś pamiętam, o równej 19 na TVP1 leciały bajki dla dzieci. To pamiętam za moich dziecięcych lat. Szło się o równej godzinie i się oglądało przyłeczkę Maję. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie tą postacią grać, czy ją macie w ogóle. Ja tak za nią za bardzo nie przepadam, ale mam do niej wielki sentyment. Dwa 8-bity, no nieźle. Dobra. Udało się wygrać. A więc przechodzimy do Piper. Im dalej strzelam, tym więcej obrażeń zadaję. Dobra, nie mogę też za blisko atakować.
Dobrze, elegancko. No i jak sami widzieliście, dwa winy zdobyte dwiema postaciami. Panią Piper i Pszczółko Mają, czyli Bi. No, ośmiobitowcem już tutaj nie grałem, bo... no chyba większość z was ma tą postać z karnetu, także no moim zdaniem nie chciałem jej tutaj pokazywać podczas rozgrywek. Jeżeli wytrwaliście się do tego momentu, chciałbym wam serdecznie podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam filmik podobał i tak jak mówiłem wcześniej, napiszcie w komentarzu to, co wam się podobało, to, co wam się nie podobało. No to co, widzimy się w kolejnych openingach i na kolejnych live'ach. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału, no i o dzwoneczku. No i oczywiście zasługa też pani Wery, która tutaj wspierała mnie duchowo podczas tego nagrywania. Także Wera, nasza największa zadymiaro no, tutaj, no. Możesz ładnie pożegnać się ze swoimi widzami. No to dzięki słodziaki za to, że oglądaliście. Na następnym live'ie będę miała nową fryzurę. No to cześć, hejo. No, także żegnamy się. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Jako bonus chciałbym tutaj zaprezentować na życzenie pani Paulin i jednej z naszych moderatoreczek, jak podłączyć ładowarkę do telefonu. Na pewno będzie nam potrzebna ładowarka i telefon. Ładowarkę taką pierwszą, lepszą znalazłem na Allegro. Z tego co mi wiadomo, pani Paula ma Samsunga Galaxy A7. Także to jest taka dedykowana ładowareczka. Ja akurat taką posiadam. Dwa dzyndzelki wystające. Musi mieć, tak jak każda ładowarka, o, 240 V przewodzenia prądu. Jest. Dobra, przechodzimy do działania. Jako króliczka doświadczalnego weźmiemy mój służbowy telefon. Telefon marki LG. Ładowarki mają właśnie to do siebie, że mają uniwersalne zastosowanie, nie tylko do Samsungów. Także to jest ogromny plus. Dobrze, a zatem łapiemy ładowarkę w odpowiedni sposób, tak żeby nas prądzik nie kopnął. Musimy idealnie włożyć, pyk, wkładamy. No i łapiemy za końcóweczkę. W każdym telefonie jest takie wyjście tutaj. Znaczy w niektórych telefonach jest w różnych miejscach, w LG jest akurat na dole, w niektórych jest na górze. Dobra, i podłączamy. Nie mogę trafić w tą dziureczkę. O, jest. O, jak sami widzicie, ładowarka działa, przewodzi prąd, telefon się zaczął ładować. Także tyle z mojej strony, mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie.